Księdza Andrzeja poznałem w parafii świętej Jadwigi w Białymstoku. Należałem do ministrantów, a z księdzem miałem najwięcej do czynienia, będąc w oazie, w ruchu Światło Życia. To, co zawdzięczam księdzu Andrzejowi, to chyba najbardziej to, że pomógł mi uwierzyć w Pana Jezusa. Tak mi uwierzyć, że zdecydowałem się, tak jak on, zostać kapłanem. Na tej drodze bardzo mocno mi towarzyszył. Nie był jak nauczyciel, który ocenia. Był jak towarzysz, który szedł obok, który nie oceniał, nie potępiał, ale dało piękne świadectwo życia, cierpliwości, modlitwy, które szedł obok i pokazywał, jak słuchać drugiego człowieka, jak słuchać Pana Boga, jak dla Niego żyć i jak dla Niego umierać. Ksiądz Andrzej Walędziak jest, właśnie jest, nie była, jest ciągle w pamięci i w sercu. Już trudno pomyśleć, że już tyle lat minęło, ale to są ciągle lata, które żywo wspominam. Najpierw ja jako uczestnik Ruchu Światło Życie, tutaj naszej wspólnoty w Świętej Jadwidze, bo ksiądz Andrzej był naszym moderatorem. Przez długi okres czasu też był moim spowiednikiem. I tak naprawdę jego osoba mocno wryła się w takim budowaniu mojej relacji z Panem Bogiem. Pomógł mi odkryć Boga jako Ojca. Pomógł mi zobaczyć, doświadczyć tej Jego miłości. A tak po ludzku też u nas we wspólnocie pomógł ogarnąć nas, że świat się rozkręcał, świat szalał, świat spędził. A przy księdzu Andrzeju można było się zatrzymać. I to było takie piękne, że w tej wspólnocie, gdzie było tak dużo różnorodności, każdy z nas był inny, każdy z nas teraz też rozszedł się po różnych wspólnotach, po różnych miejscach świata, ale jakby każdy z nas czerpie z tego źródła. I to było dla mnie właśnie takie potrzebne bardzo w moim życiu takim młodzieńczym. Spotkanie z księdzem Andrzejem miało miejsce trochę później niż nasi, natomiast też się wiązało z Ruchem Światło Życie, konkretnie z diakonią liturgiczną, u której ksiądz Andrzej otworzył drzwi swojego mieszkania, przygarnął nas, żebyśmy tam mogli się spotykać. I to jest pierwsza rzecz, która niesamowicie mnie uderzyła w nim, ta jego otwartość. Nie znał mnie tak naprawdę, a przygarnął do swojego domu, do swojego mieszkania. Właśnie był bardzo otwarty i bardzo, bardzo słuchający, wsłuchujący się w głos tego, kto do niego przychodził, czego potrzebował. Byłem pod wrażeniem właśnie tej jego otwartości, jego cierpliwości, jego umiejętności słuchania potrzeby drugiego człowieka. Później też już, kiedy zaczął się poznaliśmy bliżej i się spotykaliśmy, niesamowitym doświadczeniem było, jak nam towarzyszył w naszym narzeczeństwie. Nasze wspólne spowiedzi, nasze rozmowy z nim i to, jak nam pokazywało, na co warto zwrócić uwagę w czasie narzeczeństwa, czy przed ślubem, czy już po ślubie.
jak powinniśmy te relacje budować, że powinniśmy je opierać na Chrystusie, ale też, że powinniśmy dbać o siebie nawzajem. I no, niesamowite i kapitalne miał wyczucie też w tych tematach, generalnie we wszystkich tematach, z którymi do niego przychodziliśmy. A tym, czym najbardziej mi imponował, ale czym najbardziej mnie też pociągał, była jego autentyczność i to, że nie usiłował być kimś innym niż może chciał, żeby go widzieli, a był sobą przez cały czas i w swoim kapłaństwie, i w swoim byciu na co dzień. Nie miał dwóch światów innych, odrębnych, że w kościele był kimś innym, a poza kościołem kimś innym. Był cały czas tym samym księdzem Andrzejem Walędziukiem i to było w nim fenomenalne właśnie, że był tym żywym świadkiem tego, kogo głosił i żywym świadkiem Chrystusa. Kiedy myślę o księdzu Andrzeju, to wspominam jego ciepły, dobry głos, który mówi do mnie: Karola. Ten głos mnie podnosił, ten głos mnie czasem napominał, ale przede wszystkim prowadził do Jezusa. Ksiądz Andrzej nigdy nie dołował mnie, nigdy nie powiedział mi czegoś, co sprawiło, że poczułabym się gorsza. Czasem mi mówił, w czym powinnam się poprawić, bo był moim spowiednikiem, ale przede wszystkim pomagał mi odkrywać to, co we mnie dobre. Pokazywał mi, jak wielkie mam dary, talenty. Dzięki niemu naprawdę odkryłam, że jestem wartościową, dobrą osobą i że mam tyle darów, z których mogę korzystać we wspólnocie. On właśnie uczył mnie też, czym jest Kościół, że Kościół jest wspólnotą. Pozwalał mi tego doświadczać, bo gromadził wokół siebie wspaniałych ludzi. Choć tak naprawdę nie wokół siebie, a wokół Jezusa, bo On prowadził do Jezusa. Pamiętam nasze herbaty, saga, pite razem ze wspólnotą. Bardzo mi go brakuje, brakuje mi tego głosu, brakuje mi tego, żeby powiedział do mnie: Karola, wierzę w Ciebie. Wiele rzeczy można by było wspominać o księdzu Andrzeju, bo to był naprawdę ciekawy czas, w którym jako młodzi ludzie wzrastaliśmy. Był czas zabawy, głupot, szaleństwa, ale w tym wszystkim ksiądz Andrzej też uczył nas bycia z Bogiem. Pokazywał nam, kim jest Bóg, czym jest Kościół, i że ten Kościół to jesteśmy my, że w tym Kościele jest dla nas zadanie bycia tymi, którzy go budują, bycia odpowiedzialnymi za Kościół, bycia odpowiedzialnymi za to, co w nim się dzieje. Uczył nas posługiwania w tym Kościele, ale nad to wszystko uczył nas modlitwy, bycia z Bogiem. Sam ze swoim przykładem bycia człowiekiem modlitwy uczył nas, jak żyć modlitwą, jak się modlić, jak czynić, żeby ta modlitwa stawała się w centrum naszego życia. Człowiek modlitwy, myślę, że dzisiaj człowiek święty, człowiek, który pokazywał, jak do tej świętości dążyć. Księdza Andrzeja poznałam, kiedy przyszedł do naszej wspólnoty jako taki starszy, nudny ksiądz w kapciach.
po czym z każdym rokiem okazywało się, że on jest coraz młodszy i coraz bardziej z nami. Swoją posługę rozpoczął od zawiązania diakonii modlitwy. Spotykaliśmy się chyba w środę i odmawialiśmy wspólnie nieszpory, piliśmy herbatę i często oglądaliśmy do późna w nocy film. Przychodziły osoby nie tylko z naszej wspólnoty, ale też z innych wspólnot i po prostu przypadkowe osoby, które przyszły z kimś. Wszyscy czuli się w tym mieszkaniu jak u siebie w domu. Ksiądz Andrzej był takim normalnym naszym starszym kolegą. A przy tym spotykaliśmy się w przestrzeni bardzo głębokiej modlitwy, w czasie rekolekcji, w czasie mszy świętych, w czasie modlitwy uwielbienia, ale też w czasie regularnej spowiedzi, bardzo głębokiej i bardzo mocnej. Do tej pory pamiętam, jak będąc przed samym ślubem u niego na spowiedzi, mówił, że miłość to jest decyzja, a nie uczucie. I myślę, że to towarzyszy mi cały czas. Chciałbym opowiedzieć o moim doświadczeniu i spotkaniu z księdzem Andrzejem Walędziukiem, ponieważ jestem przekonany, że to spotkanie z księdzem Andrzejem wpłynęło na moje życie, przede wszystkim na powołanie i na to też, że doświadczyłem Pana Jezusa w swoim życiu. Pierwszy raz z księdzem Andrzejem spotkaliśmy się po ewangelizacji, którą przeżyłem w Białymstoku. Po koncercie Tymoteusza i Armii mieliśmy takie spotkania. I po tych spotkaniach trafiłem do wspólnoty, która dzisiaj nazywa się wspólnotą Kairos. Wtedy jeszcze była wspólnotą Ruchu Światło Życie, która zrzeszała osoby z różnych parafii. Tam we wtorek były spotkania i tam pierwszy raz poznałem księdza Andrzeja Walędziuka i tam zacząłem też swoją formację w Ruchu Światło Życie, czyli pierwszy, drugi, trzeci stopień. Po trzecim stopniu straciłem jakoś chęć na kontynuowanie swojej formacji, na bycie animatorem. Zastanawiałem się, co zrobić ze swoim życiem. Wtedy już ktoś inny był moderatorem. Pamiętam, jak rosła w parafii Świętej Jadwigi, która jest moją rodzinną parafią. Ksiądz Andrzej Walędziuk był już wikariuszem i też był odpowiedzialny za oazę. Zastanawiałem się, co mam zrobić i po prostu do niego poszedłem wtedy, bo nie wiedziałem, czy kończyć ze wspólnotą, czy kontynuować. I po takiej rozmowie szczerej z księdzem Andrzejem przyjął mnie do grona animatorów, ponieważ byłem już po trzecim stopniu i za to jestem mu wdzięczny, ponieważ tak naprawdę od tej jego decyzji, od tej jego otwartości zaczęła się moja droga wzrastania jako animator już, jako animator grupy, później jako animator diakonii ewangelizacji w Ruchu Światło Życie i to było bardzo cenne. Przede wszystkim to jego otwartość na moją osobę, w ogóle na każdą osobę, która przychodziła. To jakoś tak mnie ujęło i zdecydowałem się właśnie zostać w parafii Świętej Jadwigi jako animator. Następnie podczas właśnie bycia i posługi animatorskiej w parafii Świętej Jadwigi poczułem głos powołania. Wtedy też ksiądz Andrzej przyszedł mi z pomocą i po wielu także takich rozmowach myślę, że tak, definitywnie to dzięki też niemu, dzięki jego rozmowom, dzięki też spowiedziom mogłem rzeczywiście tak odkryć, że moim powołaniem jest kapłaństwo. I poszedłem do seminarium też dzięki jego pomocy w tym wszystkim. Później jako kleryk spowiadałem się też często u niego, będąc na wakacjach, będąc w przerwach różnych świątecznych. Tak więc myślę, że ksiądz Andrzej Walędziuk, jego posługa, jego po prostu obecność miała dosyć decydujący i fundamentalny wpływ na moje życie duchowe, na moje wybory, na to, kim teraz jestem, co teraz robię, to, że cieszę się ze swojego kapłaństwa, że mogę posługiwać. Dalej prowadzę oazę także w parafii.
bo po prostu to spotkanie wywarło na mnie chyba już taką pieczęć, której nie da się wymazać. I za to jestem księdzu Andrzejowi wdzięczny, za po prostu jego obecność, jego słowo, jego rady, uśmiech. Dziękuję.